spotkaniu wzięli udział m.in. prezydent Szczecina Piotr Krzystek, wicemarszałek województwa Olgierd Kustosz, radni sejmiku województwa, radni z Kołobrzegu i ze Szczecina oraz samorządowcy z powiatu kołobrzeskiego. Cieszę się bardzo, że tutaj właśnie w Kołobrzegu pojawiła się grupa samorządowców, która chce współpracować, chce ten samorząd w Polsce rozwijać, bo dziś jest trochę zagrożony niestety. Na skutek różnych działań rządowych, na skutek zmian legislacyjnych samorząd jest spychany dziś na plan dalszy, jest pozbawiany samodzielności finansowej, co stanowi pewne zagrożenie dla tego dorobku samorządowego, który w Polsce przez ostatnie 30 lat został zbudowany. Dlatego samorządowcy w Polsce łączą swoje siły, dlatego powstała Ogólnopolska Koalicja Samorządowa na terenie naszego województwa, Koalicja Samorządowa Zachodniopomorskie, która właśnie skupia szereg organizacji, stowarzyszeń, które działają w różnych gminach, w różnych powiatach naszego regionu. Jak usłyszeliśmy podczas spotkania, stowarzyszenie łączy przede wszystkim idea pracy na rzecz społeczności lokalnych. Przede wszystkim chcemy walczyć o samodzielność finansową samorządów, o czym już mówiłem. Chcemy walczyć o to, aby edukacja w naszych samorządach była w odpowiedni sposób finansowana. Wiemy, że dziś subwencja oświatowa nie wystarcza nawet na pokrycie płac nauczycieli, dlatego będziemy walczyć o to, żeby ta subwencja wynosiła około 3% polskiego PKB. To jest to docelowe nasze działanie, które łączy tak naprawdę wszystkich samorządów w całej Polsce, niezależnie od tego, w jakiej opcji politycznej są bliscy. Członkowie koalicji chcą również zadbać o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, ekologię czy proces transformacji energetycznej. Co ważne, wszystkie samorządy są niezależne i wypracowują własne rozwiązania. Nasza organizacja nie jest strukturą hierarchiczną, tutaj nie ma podległości. Każda organizacja, każde stowarzyszenie jest samodzielne, niezależne, ma pełną swobodę działania na obszarze swojej aktywności, a więc w tym przypadku powiatu kołobrzeskiego. Natomiast nasze siły na pewno połączymy w wyborach do sejmiku województwa zachodniopomorskiego. Tutaj chcemy wystawić wspólną listę. W zachodniopomorskim koalicja samorządowa ma swoich przedstawicieli w kilkunastu samorządach.